W Grudziądzu odbyły się po raz pierwszy obchody Wojewódzkiego Święta Policji. Na uczestników czekało wiele atrakcji, w tym pokazy jednostek specjalnych policji, a także uroczystości odbywające się na Starym Rynku w Grudziądzu. W tym roku wyjątkowe święto w Grudziądzu. Tak, no z ust pana komendanta wyszło, że zasłużyliśmy sobie jako grudziądzanie na to, by organizować obchody Święta Wojewódzkiego właśnie w Grudziądzu. Ja myślę, że jest to związane ze ścisłą współpracą, jaką mamy tu w Grudziądzu z wszystkimi służbami związanymi z bezpieczeństwem, szeroko rozumianym bezpieczeństwem mieszkańców, w tym również z policją. Od 7 lat spotykamy się co kwartał i na bieżąco analizujemy sprawy związane z bezpieczeństwem. W trakcie uroczystości na Grudziąckim Rynku odznaczono nie tylko mundurowych, ale także cywilów, w tym prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego. Prezydent Malinowski aktywnie również współpracuje z Komendą Miejską w Grudziądzu, wykazując bardzo duże zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmując szereg działań na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie wspiera program działań prewencyjnych. Gratulacje, wyróżnienie również dla pana prezydenta. Dziękuję bardzo, zupełnie się tego nie spodziewałem. Medale i odznaczenia, w tym za zasługi dla policji, przyznano również staroście powiatu grudziąckiemu Markowi Szczepanowskiemu, a także innym uczestnikom uroczystości. Pełnił też, piastował funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, gdzie z dużym poświęceniem reprezentował interesy funkcjonariuszy. Ponadto współorganizuje i prowadzi uroczystości państwowe i patriotyczno-religijne, współdziała z kadrą kierowniczą naszego garnizonu w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wśród funkcjonariuszy i pracowników policji, a także podejmuje działania na rzecz integracji środowisk. W związku z realizowanymi przez